Uniwersytecie powstała Uniwersyteckie Laboratoria Kontroli Atmosfery, wzbogacone o mobilne napowietrzne laboratorium posadowione w koszu balonu na ogrzane powietrze. Jest to unikalne laboratorium w skali Polski. Dzięki niemu możemy kształcić studentów na najwyższym poziomie, szczególnie zwracając uwagę właśnie na zanieczyszczenia atmosfery. Wiadomo, że zanieczyszczenia, zwłaszcza w sytuacjach smogowych, bardzo niekorzystnie wpływają na zdrowie człowieka. Również w sytuacjach letnich, kiedy mamy do czynienia ze smogiem fotochemicznym, jest on również szkodliwy, stąd zależy nam na tym, aby młodzież wiedziała, jak to badać i jak temu przeciwdziałać. Jednym z celów Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych jest pokazanie śląskim samorządowcom, jaki ogromny potencjał ekspercki i badawczy mają do dyspozycji. Staramy się uzmysłowić miastom, gminom województwa śląskiego, że w podejmowaniu trudnych decyzji dotyczących rozwoju regionu, metropolii rodzącej się, nie są sami, ale że decyzje te mogą być wsparte o wiedzę rzetelnie gromadzoną poprzez badania naukowe. Chociaż Obserwatorium jest młodą strukturą, bo powstało w roku 2016, mamy już na swoim koncie pierwsze sukcesy. Jednym z chyba z największych jest udział naszych ekspertów w przygotowaniu wkładu merytorycznego do wniosku o rejestrację związku metropolitalnego, co ostatecznie zakończyło się, jak wszyscy wiemy, sukcesem. Prowadziliśmy także badania poprzedzające powstanie związku, dotyczące oceny barier współpracy w ramach rodzącej się metropolii. Szkoła Języka i Kultury Polskiej powstała 28 lat temu, w 1991 roku. Bardzo szybko szkoła stała się jednostką ogólnouniwersytecką, jednostką dydaktyczną, która co roku kształci ponad kilkuset studentów, czasami jest ich 500, 600, czasami nawet ponad 1000. Chęć uczenia się języka polskiego wykazuje coraz więcej osób na całym świecie. Kształcimy nauczycieli na studiach podyplomowych, skończyło je już kilkaset osób, nie tylko w Katowicach, bo takie edycje prowadzimy też w Dublinie, w Berlinie, we Lwowie, w Mińsku na Białorusi, w Budapeszcie, a także podczas warsztatów dla nauczycieli robionych w Argentynie, Brazylii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Kazachstanie, Rosji itd., itd. Naszymi absolwentami są najwybitniejsi dziś tłumacze literatury polskiej na swoje języki narodowe, dyplomaci, w tej chwili połowa obsady ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie to nasi absolwenci, którzy skończyli kursy języka polskiego w naszej szkole. Mamy na swoim koncie kierowników katedr polonistycznych na całym świecie. Metodami fizyki powierzchni jesteśmy w stanie badać najnowsze materiały, które mają znaczenie zarówno aplikacyjne, jak i poznajemy tajniki podstaw fizycznych, które zapewniają nam znalezienie optymalnych warunków odzyskiwania takich materiałów, a także poznanie wszelkich właściwości, które mogą mieć w przyszłości również i znaczenie aplikacyjne. Interesuje nas więc zarówno fizyka, jak i staramy się badać materiały, które w najbliższej przyszłości, czy też być może w trochę dalszej przyszłości, znajdą zastosowania w różnych dziedzinach naszego życia.